Hejka, witajcie w nowym vlogu. Witam się z wami w nowej odsłonie. Ściągnęłam w końcu aparat z zębów. Robię prezentację. O, takie ząbki równe. Powiem wam, że jest ulga na pewno duża, ponieważ noszenie aparatu jest dosyć uciążliwe. Ja byłam już do tego przyzwyczajona, ale mimo wszystko teraz już jest znacznie łatwiej z jedzeniem, z czyszczeniem i nawet z mówieniem. Wróciłam właśnie z miasta, ponieważ byłam w dwóch miejscach. Pierwsza ważna rzecz dzisiejsza to miałam spotkanie na budowie w sprawie nie budowlanej, ale bardziej czystości, czyli musiałam zorganizować mycie okien wewnątrz domu, ponieważ zaraz zaczynamy wykończeniówkę, a to, co się dzieje na oknach wewnątrz, to ja na to patrzeć po prostu nie mogę. Jest pełno pyłu, gruzu, brudu, kurzu, pajęczyn. Przykro się na to patrzy, ponieważ te okna przyjechały totalnie nowe, wyprodukowane na zamówienie, a są teraz w takim stanie. Niestety nie dało się tego uniknąć, tak to wygląda w trakcie budowy, ale myślę, że to jest dobry pomysł, aby zostały one porządnie umyte, odkurzone, wyczyszczone i zabezpieczone folią przed wejściem panów ekipy od wykończenia. W trakcie trwania prac wykończeniowych one na pewno ponownie się zakurzą, ale mimo wszystko chyba będzie mniej tego mycia już w momencie, kiedy będziemy się przeprowadzać, ponieważ wtedy zrobię drugie mycie i połączę to mycie z szybami z zewnątrz, no bo teraz nie będziemy myli okien z zewnątrz. Po pierwsze pada deszcz, po drugie trwają cały czas prace elewacyjne i nawet się tego nie da zrobić i nie ma to sensu. Przyszła już jesień, ja mam już dresik na sobie taki jesienny, bardzo lubię, w sumie cieszy mnie to i chyba nie tylko mnie, bo widzę dużo ludzi komentuje na Instagramie nie tylko i się cieszą z tego, że przyszła jesień i tak naprawdę można odpalić sobie jesieniarę. Fajne to jest też. Mieliśmy przepiękne lato, długie, ale to teraz tylko 2 dni chyba będzie padać. Niestety przyjdą jakieś gigantyczne ulewy, na szczęście nasze tutaj rejony to ominie, więc może być trochę niebezpiecznie w niektórych częściach Polski, ale u nas po prostu sobie pada deszczyk. Nie jest wcale jakoś bardzo zimno, natomiast jest to dobry czas, żeby porobić różne rzeczy w domu. O, dzwoni do mnie Leszek. Byłam na małych zakupach, właśnie muszę to wszystko rozpakować, zanieść do domu. Pokażę wam też, co kupiłam. Te wszystkie zakupy są z jednego sklepu, z Rossmana, jest to Chemia. Zrobiłam już takie większe zapasy, ponieważ przez to, że dużo ostatnio wyjeżdżaliśmy, dawno nie byłam właśnie w Rossmanie po różne potrzebne rzeczy, aby zadbać o dom. Teraz mam taką sytuację w domu, że zakończyłam współpracę z firmą, która sprzątała ten dom, w którym mieszkamy i nie mam, jeszcze nie znalazłam nowej firmy. Jestem w trakcie poszukiwań, ale dzisiaj ci Państwo z tej firmy, którzy byli na budowie u mnie w sprawie mycia okien, powiedzieli, że oni mogą się podjąć tutaj i mi polecić. Mają swoich pracowników, jakieś 2 panie, które by tutaj ewentualnie do mnie cyklicznie przychodziły i sprzątały. No ale w tym czasie, jak nie ma już nikogo do sprzątania, to ja muszę ogarnąć co nieco. W łazience już jest po prostu dramat. I też mnie to zmotywowało do zrobienia takich dużych zakupów, żeby mi przyjemniej było sprzątać. Pasty do zębów kupiłam, worki na śmieci, takie małe, na podróż ja takie małe opakowania zabieram, płatków do zmywania makijażu, kostki do toalety. Wzięłam gąbki takie większe, żeby było mi łatwiej w rękę złapać do umycia na przykład wanny. Tutaj jakiś płyn dezynfekujący, znaczy on jest antybakteryjny, w sumie to przyda się też do mycia łazienki. 2 płyny do szyb, ponieważ bardzo szybko mi schodzą. Szybko mi się te płyny zużywają, no bo ja używam je w kuchni, do stołu, do przytarcia różnych rzeczy, skórzu i nie tylko. Wzięłam też taki zapach do toalety, do łazienki w żelu. Nie miałam tego nigdy, zobaczymy jak pachnie i
Oby nie za mocno, bo ja nie lubię, jak za mocno pachnie w łazience. Ściereczki nawilżane, też antybakteryjne do czyszczenia toalety. I takie coś, nie wiem, czy to będzie się nadawało, takie jednorazowe ściereczki nawilżane do mycia podłóg i to się po prostu jakoś chyba zahacza na mop. Nie trzeba wiadra, tylko po prostu tą mokrą ściereczką na mopie można umyć podłogę. Nie wiem, nie znam się. Zobaczę, może będzie ok. Perełki zapachowe, ja ich nie używam tak do bielizny, nie wiem, do piżam, do ubrań, które noszę na co dzień, ale używam te perełki na przykład jak chcę wyprać koce, albo po prostu jakieś rzeczy na przykład, które będę chciała, żeby pachniały bardziej, no to wtedy sobie użyję. Nawilżany papier toaletowy, duże opakowanie płatków kosmetycznych, dwa opakowania chusteczek higienicznych i one też szybko schodzą. Ja je tak rozstawiam i w salonie, i w kuchni na stole. Zawsze się przydają takie chusteczki, zamiast w sumie serwetek nawet używamy. Dostałam w prezencie taką kosmetyczkę. Spoko. Mydło do mycia pędzli i gąbek. Nie wiem, czy jeszcze... Znaczy jeszcze jakieś tam chyba dwa mam, ale właśnie nie byłam pewna, czy jedno, czy dwa, więc wzięłam. Pomadkę do ust, taką do torebki, żebym miała. Płyn do pukania. Buzi. Mydło w płynie. Ja sobie przelewam, mam takie szklane pojemniki na mydło i po prostu wlewam takie mydło w płynie. Płyn do pukania, który powinien pasować zapachem do tych perełek. Folia aluminiowa, ja już nie stosuję, ponieważ podobno jest niezdrowa taka folia do używania, ale czasami był taki ostatnio moment, że potrzebowałam do czegoś i nie miałam, więc po prostu wzięłam w razie co, żeby było. Patyczki. Wzięłam takie pronto do umilenia, sprzątania, wycierania kurzy, bo może będzie ładnie pachniało i to jest do wszystkich powierzchni, nie jest to takie do drewna, tylko takie bardziej uniwersalne. Czy może tak być, że jak użyję pronto, to się nie będzie tak szybko osadzał kurz? Nie wiem, zastanawiam się nad tym, ale chyba nie. Takie małe worki na śmieci do koszów na śmieci, które mam w łazience. Kret do udrożnienia rur, znaczy bardziej do usunięcia jakichś tam nieprzyjemnych zapachów w kuchni i w łazience. I Domestos. I jeszcze jedną fajną rzecz mam. To jest taki papier toaletowy w misie i w pszczółki. Jak to zobaczyłam, to moje wewnętrzne dziecko sobie zażyczyło taki papier. O, słodki. To się w ogóle nie opłaca, więc ja tego już więcej nie kupię, tylko tak po prostu wzięłam, bo mnie urzekł. I wzięłam jeszcze taki papier, ręcznik papierowy, ale zależało mi na tym, żeby on był miękki. I patrzę, że mi brakuje mojego ręcznika papierowego Velvet do kuchni, czy ja go zebrałam ze sklepu. Dobra, zaraz pójdę sprawdzić do samochodu. Ale do czego zmierzam? Ten papier wzięłam do wycierania twarzy. Ja wcześniej kupowałam takie ściereczki bambusowe, one były dla niemowląt. Tylko coś tak jakoś mi się dziwnie je używało i trzeba było tak odrywać, one się szybko kończyły. A ten papier, myślę, że on szybciej i bardziej chłonie wodę i wzięłam taki, żeby był dosyć miękki w strukturze, jak przyłożę do twarzy. Udało mi się kupić takie galaretki. To jest sałatka, taka warzywna w szynce z galaretką, to jakiś majonez, ozdoby. No jak mi się oczy po prostu zaświeciły, jak ja to zobaczyłam. To był taki sklep w takiej mini galerii osiedlowej. Ja właśnie tam byłam w Rossmanie, a obok zobaczyłam ten sklep i jak weszłam, to mówię, to biorę całą tackę. Leszek też lubi, więc ja sobie zaraz to zjem, koniecznie do tego ocet i świeża bułka. I były też dewolaje, więc wzięłam 3. Zapytałam panią, czy do jutra one mogą poczekać. Powiedziała pani, że jak najbardziej, a akurat jutro przychodzi do nas Ninka na weekend, więc będę miała na obiad. Obiorę do tego po prostu ziemniaki, jakąś surówkę i będzie gotowe. Nie wiem, jak to smakuje, zobaczę jutro. Może będzie smaczne, jak tak, to, no to będę tam wracała. No i gotowy mój wykwintny lunch, taki typowo polski, do tego ocet królewski.
Powiem Wam, że z takim czymś to jest dużo roboty, żeby zrobić samemu w domu, dlatego jak ja gdzieś widzę w sklepie, a rzadko widzę takie rzeczy, to od razu kupuję, bo jestem fanką. Po drodze, jak wracałam do domu, zajechałam jeszcze do kwiaciarni i przy okazji zobaczyłam, że są tam piękne dekoracje jesienne, więc zrobię teraz swoją pierwszą taką dekorację jesienną na stół. Na początku planowałam kupić tylko lilie i jakieś właśnie różyczki do wazonu. Przełożę teraz. Kupiłam ostatnio w Ikei taki fajny wazon. Właśnie on jest wyższy, ale z takim zwężeniem tutaj na środku, że te kwiaty mi się tak nie będą mocno rozgałęziać. Oberwę z liści, ponieważ liście nie powinny być w wodzie. Poza tym później, jeszcze teraz na kilka dni zostawię te listki, ale później zostawię same gałązki z kwiatami. Dobra, lilie już są w wazonie i teraz poszukam wazonu na te piękne róże. One są ciężkie i takie grube pąki mają. Pani powiedziała, że ta róża rozkwitnie i będzie bardzo duża. Na razie przymierzę bez wody do tego wazonu, ale one chyba są dosyć wysokie. Mam jeden fajny, wysoki wazon, jeszcze jeden. Więc może... O Jezu, one kują! Mają kolce takie grube. Nie no, do tego wazonu one się na pewno nie nadają. Dobra, idę po drugi wazon. Mam nadzieję, że ten już będzie ok. Teraz zobaczę jedną. O, idealnie. Ja lubię, jak te kwiaty są tak ściśnięte, że wszystkie te pączki są obok siebie. W tym wazonie są one dosyć luźno, ale okej, na razie je tak zostawię. One są wypełnione liśćmi i po prostu za 2-3 dni je przełożę, oberwę z tych zielonych listków i włożę do takiego już znacznie węższego wazonu. Pokażę Wam teraz, z czego stworzę tą dekorację jesienną. Czyli tak, mam tutaj taką złotą tacę z Ikei. W kwiaciarni kupiłam dynie, takie fajne. I to są takie 3 sztuki tej dyni. W różnych kształtach i strukturze. I tu jest trzecia taka dynia, fajna. I taki wrzosik. Mi tak powiedzieli w kwiaciarni, że to nie jest wrzos, tylko wrzosik, jakaś odmiana inna. On ma fajny, taki intensywny kolor. Oj, zahaczyło mi się tutaj coś. I musiałam też dokupić doniczkę, bo jakbym kupiła sam wrzosik, to bym nie miała go do czego wsadzić. I wybrałam taką dosyć neutralną doniczkę, była też w kwiaciarni. Tutaj jeszcze mam takie naczynia w kolorze beżowym. Ja je dostałam na urodziny, ale myślę, że mogę je też wykorzystać, postawić na tą tacę. Może jedno naczynie, nie dwa, bo się nie zmieści wszystko. Dobra, zaczynam. Tell your friends, we'll let them know we're safe later on. The road is calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to... Jestem zaskoczona, że mi wszystko na styk tutaj weszło do tej tacy. Po prostu jest tak, wiecie, co do milimetra, jeżeli chodzi o miejsce. Thank you.
opowiem jeszcze trochę o moich zębach, ponieważ może kogoś będzie to interesowało. Aparat, który teraz nosiłam, to był mój drugi aparat w życiu. Pierwszy nosiłam kilka lat temu, jeszcze jak mieszkałam w Szczecinie. I tutaj od razu powiem, że należy uważać na ortodontów, ponieważ nie każdy do końca zna się na tym, co robi. I ja tak naprawdę za pierwszym razem straciłam dużo czasu i pieniędzy, a moja wada z gryzu nie została wyprowadzona. Ja ogólnie miałam proste zęby, one nie były jakieś pokrzywione, ani nie wiem, nieestetycznie to nie wyglądało. Jedyne co, to miałam trochę szparki takie na dole. I głównym problemem było to, że one były trochę za bardzo schowane, tak zapadnięte do środka, czyli ten uśmiech nie był tak ładnie wyeksponowany. Natomiast najważniejszym powodem i problemem dla moich zębów pod kątem zdrowotnym było to, że ja ścierałam dolne zęby. Ja miałam całe pościerane dolne zęby z tego względu, że jak zagryzałam, to te dolne zęby stykały się z górnymi, ale tej od wewnętrznej strony. Czyli w nocy albo podczas jedzenia ja te zęby latami ścierałam i to było po pierwsze złe. Po aparacie za pierwszym razem nie zostało to naprawione. I klinika, do której jeżdżę, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, również zajmuje się ortodoncją. Jest to znana klinika w całej Polsce. Przyjmuje tam celebrytów oraz aktorów i tak dalej. Robi przepiękne prace. Uważam, że bardzo znają się na tym, co robią. Ja musiałam dojeżdżać 300 kilometrów tam, aby właśnie zadbać o swoje uzębienie. I przez to, że te zęby miałam pościerane, były małe, to pierwszą rzeczą, jaka była zrobiona, to był bonding, ale bonding taki projektowy, czyli nie na cały ząb, ale tylko na końcówki zębów, czyli teraz ja, częściowo to są moje zęby, ale jest dobudowane, tutaj końcówki zębów są dobudowane przez bonding, to już tworzy ładny efekt, na dole tak samo i na ten bonding został nałożony aparat, który nosiłam tylko rok. Się zdziwiłam, ponieważ myślałam, że to zajmie dłużej, ale w rok została wyprowadzona wada, czyli teraz jak zagryzam zęby, absolutnie mi się ten dół nie styka z górą, czyli już w żaden sposób tych zębów nie ścieram. I kolejną rzeczą, którą teraz mogę wykonać, to są licówki kompozytowe na górne zęby, po to, aby jeszcze bardziej ten uśmiech uwydatnić. Czyli aby ten ząb uzyskał taką strukturę 3D, ładnie odbijał światło, był jeszcze większy, miał ładniejszy kształt. Teraz w aparacie, mi się wydaje, że troszkę aparat zmienia twarz, kształt twarzy. To bardziej taka, ona jest, mi się wydaje, bardziej rozciągnięta i ten uśmiech w tym aparacie jest szerszy niż w rzeczywistości, albo niż na zdjęciach, albo niż jak patrzę w lustro. Oczywiście ja dążę do tego, żeby ten uśmiech był jak najładniejszy, jak najbardziej szeroki, biały i no taki Hollywood smile. Na ten moment jestem bardzo zadowolona z efektów. Jeżeli ktokolwiek w planach ma leczenie ortodontyczne, to polecam wybrać taką dobrą ortodontkę czy ortodontę, który naprawdę zna się na rzeczy, żeby prawidłowo przeprowadził leczenie. No bo jak widać, ja 2 lata nosiłam aparat i to było kompletnie bez sensu, no bo nic nie zostało naprawione. Najważniejsza rzecz, czyli to ścieranie zębów, nie zostało zlikwidowane. Włączyłam na dole rumbę, do góry przyniosłam sobie wszystkie niezbędne rzeczy i zaczynam sprzątać łazienkę. Ja po prostu nie mogę z tego papieru toaletowego. Jezu, on jest znowu po prostu mega. Jest już godzina po 21:00. Udało mi się wszystko zrobić, szczególnie najważniejszą rzecz, czyli posprzątać łazienkę. Trochę czasu na tym mi zeszło, a teraz czas na relaksującą kąpiel. Użyję tego, znaczy już użyłam w sumie, bo jest piana w środku, jak widzicie, wlałam tego płynu do kąpieli,
ze względu na dobry skład go używam oraz dodałam jeszcze olejku lawendowego, żeby kąpiel była bardziej relaksująca. Mam również taką kulę różaną, ona pachnie różą, ma jakieś olejki nawilżające, więc wrzucam i zaraz wskakuję do wanny.